Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę. Człowiek, który posiadał demona, był opętany, nie mógł mówić, nie posiadał słowa. Słowo to słowo Boga, Jezus Chrystus. Posiadać demona to znaczy nie posiadać Jezusa. Człowiek, który nie ma Jezusa, nie żyje z Jezusem, nie modli się do Jezusa, żyje, modli się do złego ducha. A więc być niemym, nie posiadać słowa, to tak naprawdę oznacza być daleko od słowa przedwiecznego, od tego słowa, które zrodziło świat, tego słowa, które jest słowem Boga i tego słowa, które stało się ciałem. Niemy odzyskuje słowo, gdy Jezus Chrystus uwalnia go od demonów. Czasami jest tak, że nie słyszymy słowa w Piśmie Świętym, w Ewangelii, na mszy świętej, że czytamy, ale nic do nas nie dociera. To nie znaczy, że mamy złego ducha. To znaczy, że w naszej relacji z Jezusem Chrystusem coś szwankuje. Coś trzeba na nowo obudzić. Jeśli nie mam słowa, słowa Bożego, to nie mogę w sposób piękny, czysty żyć. Tylko tyle. Potrzebujemy Jezusa. Do zobaczenia jutro.